Oto Aveo. Rowerek, który przetrwa nie jedną wyprawę, a właściwie kilka rowerków w jednym. Dopóki dziecko nie potrafi samodzielnie pedałować, ja prowadzę, a maluch siedzi z nóżkami na podnóżkach. Siedzisko mogę też ustawić przodem do siebie. Pedały można odłączyć, żeby nie uderzały w stópki dziecka na podnóżkach. Dziecko może też pedałować swobodnie na tak zwanym wolnym kole, gdy pedały są odłączone, a podnóżki uniesione. Rowerek lekko się prowadzi dzięki komfortowemu uchwytowi. A kierownica jest pokryta miękką, antypoślizgową osłoną. Za jakiś czas, kiedy dziecko trochę podrośnie, będzie mogło pedałować samodzielnie, już bez mojej asysty. Aveo jest bardzo wygodny dla malucha. Siedzisko ma mięciutką osłonę, oparcie jest przewiewne i nawet poręcze są mięciutkie, a dzięki temu bardziej bezpieczne. I co ważne, otwierają się tak, że dziecko łatwo włożyć i wyjąć. Skoro mowa o bezpieczeństwie, Aveo ma trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które gwarantują stabilną pozycję dziecka. Budka jest głęboka, więc dobrze zabezpiecza przed słońcem, wiatrem i deszczem. Ma też okienko, więc mogę mieć dziecko na oku. Wszystkie niezbędne rzeczy zmieszczą się w koszu i praktycznej torbie na uchwycie. Maluch też ma swój koszyk, w końcu jego przyjaciel zasługuje na komfort. I ma swój dzwonek, bo dzwonek to super sprawa. No a ja? Mogę zabrać ze sobą kubek z kawą, bezcenne. Gumowe koła gwarantują świetną amortyzację, nawet na nierównym terenie. I nie trzeba ich pompować. Dzięki specjalnemu przyciskowi stelaż można łatwo złożyć. Okej, pakujemy Aveo do bagażnika i ruszamy w świat.